W internecie. Fotografować nie ludzi, bo też ja też. Ale,
Żyć nie damy, żyć nie damy, nie budzimy się życzeń.
będziemy się banderyzować. Nie, nie chcą. Polacy nie chcą wiedzieć, jak było. Czy Polacy chcą wiedzieć, co 11 lipca było? Poszkolcie się, koleżanki. 11 lipca, co było na Wołyniu. Poczytajcie w internecie, na YouTubie. Trzeba wiedzieć, co się działo. A kołczyka by się działo. Z tyłu inaczej są. Kołczyńczy będzie dalej pełen. To wracamy, no. Dziękuję nie. bardzo. Nie? Nie, nie, nie. Chodź. Wracamy? Nie. Nie? Może tu młodzież chce? Nie. Nie? Nie chcecie wiedzieć, co było 11 lipca w 43 roku, co banderowcy UPA zrobili Polakom? Wiemy, co było. Wiecie? No to dobrze. Jestem spokojna o was. Zapoznają.
tonącego okrętu. Ci, którzy powinni zejść ostatni. Tak jest z nimi. I tak z nimi będzie. Chyba nikt nie ma wątpliwości. Bandera!
się. Nie, Polska! Tu jest Polska!
prawie. Ulotkę proszę. Dziękuję.
Londynie? Może w wolnym czasie pani, może w wolnym czasie pani przeczyta. Damy jakieś ulotki, tak wyglądają. Może panom, proszę bardzo. Może nożyczek się zainteresuje. O Żydzi Wołyńskiej na Polakach. Każdego do wora nie będziemy wrzucać, ale zawsze powtarzam, że... Proszę, wchodźcie głębiej, głębiej wchodźcie tam z tyłu, bo nic nie będzie słyszeć, nie będzie słyszeć przemów, nie będzie Kasi widzieć naszej, która mówi prawdę i tylko prawdę. Flagi i banery do góry! Flagi i banery do góry! Uwaga, proszę państwa! Do hymnu! Do hymnu! Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jan Czarniecki do Poznania, proszę z nim za Boże. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem, z
złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Już twoim jest do swej wasi, mówi zapłakany. Słuchaj jedno, ponoć nasi biją tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Po hymnie! Proszę Państwa, teraz tak. Poprosimy koleżankę Teresę i jest gościniem Jacek Pięta, który w studiu mówi pod tablicą Rodzicza. Teresa jest? Jest. Jacek Pięta. Zapraszamy Jacek Pięta tutaj. Znają się Jacek Pięta? Przepraszam, mam tu dzieci, stoją dzieci. Tak, troszkę. Tatusie na bok. Większe koło, to wszyscy zobaczą. Pogordowany na Wołyniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rusz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz dać, Panie, a światłość wiekuista nieba i świeci. Wieczny odpoczynek racz dać, Panie, a światłość wiekuista nieba i świeci. Wieczny odpoczynek racz dać, Panie, a światłość wiekuista nieba i świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę Państwa, nazywam się Jacek Międar i jak zapewne wiecie, od 4 lat spotykam się dość regularnie ze świadkami ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Ci świadkowie mówią: Panie Jacku, wierzymy w Chrystusa, wierzymy w Matkę Najświętszą, wierzymy w Boga, ale jak wybaczyć? Jak wybaczyć, gdy za Bogiem gloryfikowani są zbrodniarze, gloryfikowani są kaci, gdy prawda
zakopywana jest pod ziemią. Jak wybaczyć, gdy moja babcia, mój ojciec, mój brat, moja siostra do dnia dzisiejszego, po 80 latach, nie doczekali się katolickiego pochówku tylko dlatego, że historia po raz kolejny stała się zakładnikiem polityków. Mówią, panie Jacku, to jest hańba i z oczu płyną im łzy. Władza RP do dnia dzisiejszego nie pomogła im. Władza RP do dnia dzisiejszego odwraca się do nich plecami. Władza RP mogłaby przeprowadzić ekshumację na Podkarpaciu, na Zamojszczyźnie, bo tam także nasi rodacy byli bestialsko mordowani. Jest to genocidum atrox, ludobójstwo wyjątkowo okrutne. Nasi rodacy także na terenach Polski współczesnej, III RP, byli mordowani nawet do 1948 roku. Tego ja sobie nie wymyśliłem. To mówią świadkowie, z którymi się spotykam, którzy o tych sprawach opowiadają mi po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat. Zabierają mi w miejsca zbrodni, gdzie widzieli poćwiartowane ciała, gdzie widzieli rozprute brzuchy ciężarnych Polek, gdzie widzieli rozczłonkowane ciała polskich dzieci, a byli mordowani tylko dlatego, że byli Polakami, że ci kaci zbudowali swoją ideologię na kozaczyźnie, na hajdamaczyźnie, na opozycji do państwa polskiego, na opozycji do polskości. I polska władza do dnia dzisiejszego nie powiedziała: Ukraińcy, opamiętajcie się, nie budujcie swego państwa na spuściźnie zła, nie budujcie swego państwa na krzywdzie ludzkiej, nie budujcie swego państwa na spuściźnie, którą jest ludobójstwo. Dlatego, drodzy państwo, każdy ze świadków mówi: wybaczyłbym, wybaczyłabym, gdybym widział skruchę, gdybym widziała skruchę, gdybyśmy widzieli, że strona ukraińska naprawdę ma w sercu żal, a pomniki Bandery, Szuchewycza, Klaczkiewskiego i Gonty nie mają miejsca na piedestale, na spiżu, ale mają miejsce na śmietnisku. Wtedy byśmy wybaczyli, a to nie do nas należy wybaczanie, ale właśnie do tych, którzy wołają swoim płaczem, wołają lamentem, wołają swoim całym jestestwem od 80 lat. Ukraino, odetnij się od tego krwawego dziedzictwa. Ukraino, najwyższy czas odciąć się od ideologii zła. Mówimy wam to jako Polacy, jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy chcą dać wam miłość i prawdę. I wy, drodzy państwo, dzisiaj tę prawdę i miłość daliście. Daliście, bo powiedzieliście, jak było naprawdę. Niech wam Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi Polsce i niech ześle światło Ducha Świętego na naszych wschodnich sąsiadów, by Duch Święty odmienił ich serca, by Duch Święty popchnął ich do takiego oddolnego działania, by powiedzieli: ukraińska władzo, my nie chcemy odwoływać się do zbrodniarzy. Dajcie nam inne autorytety. Dajcie nam tych, którzy nie gardzą personalizmem. Dajcie nam tych, którzy w Polakach
widzą swoich braci, a nie wrogów. Niech Bóg wam błogosławi, niech Bóg im błogosławi, niech Bóg będzie z nami wszystkimi. Drodzy Państwo, pomódlmy się za wszystkich pomordowanych Polaków. Wieczne odpoczywanie, racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie, racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie, racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech żyje Polska! Robimy miejsce tutaj, dziękujemy reporterom, musimy dopuścić do głosu i działania dzieci. To oni będą dbać w przyszłości pani o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa i właśnie zapraszam dzieci. Proszę Państwa, proszę zrobić miejsce. Cofamy się. Dzieci, nie pchaj mnie, kurwa! Ciebie dzieci spadają na rozwiązankę. Proszę zobaczyć, jestem pobrany. Koszulki, napis, woły. Pamiętamy, pamiętajcie o tym, że to nie jest do tego, żeby się wydarzyło. Tutaj zaraz weźmy. Dzieci składają teraz, drodzy Państwo, kwiaty pod pomnikiem pamięci dzieciaków. Wszystko jest w porządku. Proszę się dobrze czuć, tak? Fajnie Pan wygląda. Dziękuję, że Pan tak ładny jest. Nieładnie jak wygląda. Słowiński, lwowski, podolski i pokutski za to, że byli Polakami. Także tych, którzy opuścili rodzinne strony i poszli na poniewierkę, uciekając przed terrorem i zagładą organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. 60. rocznicę tej wielkiej tragedii, nie będziemy mówić, bo ja już się mówię. W 2003 widnieje napis na tablicy. Oczywiście poniżej jest napis Wołyń 4-3. Dzieci w specjalnej strefie na wolę. Proszę bardzo z aparatami zrobić tym dzieciom jeszcze zdjęcia, bo to chyba pierwsze zdjęcie w Polsce tego typu. A od was Państwo, proszę wszystkich o brawa dla tych dzieci, że odważyły się i złożyły to wiarcie bardzo. No, natomiast Jackiem Jednarek spotykam się 11 listopada we Wrocławiu. To tylko tak przy okazji. Pan Proszę Państwa. Pani Katarzyna Sokołowska, powie parę słów. Fundacja Wołyń, pamiętamy! Wielkie brawa, Katarzyna Sokołowska. Zabiera. Brawa! Raz. Dobrze. Jeszcze dziękujemy. O złożenie wieńca od uczestników marszu. Kasiu, weź mikrofon ten ręczny. Lepiej będziesz słyszany. Poproszę w tej chwili o złożenie. Proszę Państwa, proszę zrobić wieńce, bo to nie koniec. Proszę zrobić wieńce tutaj. Dzieciom dziękujemy i brawa. Brawa dla dzieci! Brawa, fajnie się spisały i słyszeliśmy. A teraz wiązankę, symboliczną wiązankę od uczestników Marszu Pamięci dla wszystkich Państwa i symboliczny znik pamięci zapali grupa rekonstrukcyjna w strojach
regionalnych. Pamiętajmy, że to zapalone światełko dzisiaj przenosimy do domu i o 22 zapalamy w naszych oknach. Proszę. Panie, w oknach to żydowski jest zwyczaj. Proszę zrobić. Ej, pismacy! Miejsce zrobić, panie! Ten pan, który jest przebrany za wołyńskiego sołtysa. Gdy pani małżonka, gospodyni... Jeszcze jakieś są więcej do złożenia, to proszę bardzo, kwiaty wiązanki składamy jeszcze, bo za chwilę będą jeszcze przemówienia, żeby nie robić. Ktoś jeszcze z nic? To proszę państwa, dziękuję w tej chwili za dzieciom i tej grupie konstrukcyjnej. A teraz głos zabierze pani Kasia, żeby jeszcze... Fundacja Wołyń, pamiętamy! Wielkie brawa dla Katarzyny! Brawo! Każdego, kto zabrana pamięć mordowanych, powinno się wymazać z imienia narodu na zawsze. Każdemu, kto nikczemnie milczy wobec prawdy, winno się zamknąć usta, aby więcej naród nie mógł mówić. Cyprian Kamil Norwid. 80 lat czekają na to, aż Polska się o nich upomni. Nasi bestialsko zamordowani przez swoich ukraińskich sąsiadów rodacy do dzisiaj leżą w haniebnych dołach śmierci, zasypanych w studniach, a kości wielu z nich poniewierają się po polach i lasach obecnej Ukrainy. Każdy kolejny rząd ich zawodzi, każąc im czekać na bardziej odpowiednie czasy. Obecna władza osiągnęła już szczyty zhańbienia zarówno Polaków, jak i zamordowanych Polaków. Każą nam ważyć słowa i czekać na zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Hańba! Rosyjskiego, bo przecież nie wypada nam się w tej chwili upominać o kości naszych bestialsko zamordowanych braci. Hańba! 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 Pomimo bezwarunkowej pomocy rządu, pieniędzy i polskiego podatnika nie ma i nigdy nie będzie ukraińskiej wdzięczności w postaci debanderyzacji Ukrainy czy też odblokowania ekshumacji naszych zamordowanych rodaków. Jeżeli ktokolwiek w to wierzył, jeżeli ktoś wierzy w ukraińską wdzięczność, to był i jest głupcem! Prawda! 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 Ukraina nigdy dobrowolnie nie odwróci się od ludobójców, którzy stanowią fundament tego państwa. Ukraina nigdy dobrowolnie nie zgodzi się na ekshumację zamordowanych Polaków, bo przeraża ich ogrom tego ludobójstwa, którego dopuścili się ukraińscy sąsiedzi Polaków oraz szowinistyczna banda ukraińskich psychopatów, której w tej chwili stawia się na Ukrainie pomniki. Niech zbrodniarze! Zbrodniarze! Niech zbrodniarze! Zrobią porządek! Niech zbrodniarze! Zrobią porządek! Niech Słowianie zrobią porządek! Niech Słowianie zrobią porządek! Niech Słowianie zrobią porządek! W obliczu pomocy, jaką udzieliła Polska Ukrainie, Ukraińcy nie tylko nie czują żadnej wdzięczności, ale wprost przeciwnie, są jeszcze bardziej aroganccy, bezczelni i roszczeniowi. Stanawiają nam warunki, że jak odnowimy ich pomniki UPA, to oni zezwolą nam na ekshumację. Jak trzeba być bezczelnym, żeby od Polaków żądać odnowienia pomników ukraińskich ludobójców? Hańba! 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 Próbują zrównać ukraińskie ludobójstwo z polskimi
trzeba mieć tupet, żeby do potomków ofiar wypowiadać słowa wybaczamy. Co wy macie nam do wybaczenia, ukraińscy kłamcy? Nie wybaczamy! 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 Historii Ukraińcom doskonale pomaga niestety władza w Polsce oraz episkopat. Ostatnie haniebne słowa prezydenta Dudy do księdza Isakowicza Zaleskiego o tym, że mamy prowadzić politykę spokojną, a nie politykę biegania z widłami, świadczą o antypolskiej postawie władz. Hańba! Polaków nie tylko zdradziła władza, ale również zdradził Kościół. 7 lipca doszło do podpisania haniebnego oświadczenia pomiędzy Episkopatem Polskim a Kościołem Grecko-Katolickim, będącego krokiem ku pojednaniu polsko-ukraińskiemu, jak napisano. Judasze! 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 Zaznaczone w tym oświadczeniu, że tylko na prawdzie i miłości można zbudować to pojednanie. Kości naszych zamordowanych rodaków dalej leżą w dołach śmierci, a oni każą nam kochać tych, którzy odrzucają prawdę. Hańba im! Hańba! 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 Wszystkich setek tysięcy zamordowanych bestialsko polskich dzieci, kobiet i starców, aby przemówić w ich imieniu i żeby pokazać wszystkim, że nasza pamięć dla nich i nasza walka dla nich nigdy nie przeminie. Jeżeli nie za naszego życia, to przyszłe pokolenia Polaków wymuszą w końcu na Ukrainie godne upamiętnienie naszych kresowych męczenników. Tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący! Tak, na to dziękuję! Brawo! Paweluje nie brakuje. Jeszcze takich 10 pani Kaś i przywrócimy pamięć, dokonamy ekshumacji sami naszymi rękoma, a z roku na rok jest nas coraz więcej. Proszę Państwa, troszeczkę to się nam przyciąga, dużo ludzi. Jeszcze jedno, czego
teraz wystąpienie pana Leszka Sąborskiego, który ma ciekawe informacje i chyba jednak dobre wyniki, bo był z grupą ludzi, którzy złożyli petycję do prezydenta Żeleńskiego, ale to już Leszek Sąborski sam. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tam była dzielna grupa, która mnie wspomagała, pikietowała. To byli państwo z Łodzi i z Radomia, jak dobrze pamiętam, nie chcę nic przekręcać. Poza tym był ze mną jeszcze pan Ryszard Kępa, który całe to wydarzenie próbował filmować, bo Ukraińcy się tego przestraszyli, że on to sfilmuje, jak wręczamy list. Ten list, ja go w tej chwili tylko w jakichś fragmentach państwu zacytuję, on będzie zamieszczony na naszych stronach. Ja go zamieszczę u siebie na stronie i tam, gdzie tylko będę mógł. I będę państwa prosił również o jego udostępnianie. To jest list otwarty do prezydenta Ukrainy Włodzimierza Zełenskiego. My pana Zełenskiego tutaj o nic nie prosimy. My od pana Zełenskiego żądamy. Żądamy! Tutaj nie prosimy i nie czekamy na żadne przeprosiny od Ukraińców. Dosyć drwin i kpin z Polaków i z państwa polskiego. To jest napisane w tym liście. Nie pozwolimy dłużej z siebie kpić. Dzisiaj pod tą ambasadą, zanim mnie obwąchali ze wszystkich stron, czy się tam nadaje, czy się nie nadaje. Nie nadaje się do tego towarzystwa, ale musiałem tam wejść w imieniu właśnie waszym, w imieniu nas wszystkich, żeby ten list wręczyć. Ja nie wiem, co oni zrobią, ale celem tego listu jest rozsyłanie go również po całym świecie. Dzisiaj na Litwie, w Wilnie jest posiedzenie NATO. Na tym posiedzeniu próbują załatwić ci, którzy się mienią być polskimi władzami, próbują załatwić dla Ukrainy, żeby ona przystąpiła do NATO. Nie ma dla Ukrainy miejsca wśród cywilizowanych narodów świata. Nie ma dla Ukrainy miejsca... Brawo! Żadnej broni dla Ukrainy! 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 Dla siebie. Dosyć pieniędzy przekazywanych na Ukrainę. Nie wiadomo komu i nie wiadomo na co, bo te pieniądze nie idą dla tych biednych ludzi, którzy są mięsem armatnim, którzy są tam wykorzystywani do tego, żeby walczyli za cudze majątki. To my jeszcze do tego nie będziemy się dokładać. I wracając do wątku z przynależnością Ukrainy jako państwa, wątpliwego państwa z przynależnością do NATO czy do Unii Europejskiej. Tam dla nich nie będzie miejsca. Dopóki nie wyrzekną się banderyzmu, dopóki z Ukrainy nie zniknie kult Bandery, Szuchewycza i innych morderców i ludobójców. Nie pozwolimy na to i Polska na to się nigdy nie może zgodzić. Mamy tuż, pani Katarzyna o tym mówiła, mamy w Polsce człowieka, który niedaleko stąd mieszka, w pałacu Nomen Omen Namiestnikowskim. Mieszka w pałacu Namiestnikowskim i twierdzi, że jest prezydentem Rzeczypospolitej. To namiestnik Ukrainy! Jednocześnie mówi nam, żebyśmy ważyli te słowa. Panie Andrzeju Duda, ja nie będę ważył słów. Panie Andrzeju Duda, my nie będziemy ważyć słów. To jest nasz polski interes. Nasi dziadowie, którzy zostali tam na tej kresowej ziemi krwawo wymordowani i bestialsko, wołają do nas o godny pochówek. I my tego żądamy. I panie Duda, prędzej Włodzimierz Zełenski
zostanie rzymskim katolikiem, aniżeli pan załatwi Polakom ekshumację na Kresach. Judasz Kaczyński na front ukraiński! 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 Judasz Kaczyński! Jeszcze dwa zdania. Jeszcze dwa zdania. Wczoraj, dzisiaj mamy 11 lipca, a wczoraj 10 lipca minęła 80. rocznica zamordowania polskiego oficera Zygmunta Rumla, który został przez rząd londyński po ustaleniach z UPA wysłany na negocjacje w powiecie kowelskim, na negocjacje z upowcami wspólnej walki z hitlerowskimi Niemcami. Pojechał tam z dwoma swoimi kolegami. Na koniach, w oficerskich mundurach. Bez broni, bo pojechali negocjować. Zostali oszukani zdradziecko. Zostali przywiązani do własnych koni i rozerwani. Czy my mamy o tym zapomnieć? Dzisiaj, gdy miałem wejść do tej ambasady ukraińskiej, wyszedł stamtąd jakiś pracownik i zaczął mi mówić, że my jesteśmy teraz jedno, że my jesteśmy jedność, jedno państwo i teraz to musimy walczyć z Rosją. To my musimy teraz to robić. Żadnej Unii z Ukrainą! Nie, proszę pana, nie Ukraińcy. Dopóki takich ludzi jak Zygmunt Rumel nie pochowamy godnie, tak jak tego wymaga obyczaj, dopóty z Ukrainą nie będzie żadnej jedności, ani nie będzie żadnej ugody i porozumienia. Niech żyje Polska! 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 Wolna, suwerenna i niepodległa! Kiedyś końcu! Przez ambasadę, ale nie wiem, czy ja już jestem tak zmęczony, czy Leszek nie zbyt mocno nie zaakcentował, że to jest uczestnicy 12 marszu pamięci w 80. rocznicę ukraińskiego ludobójstwa. W podpisie uczestnicy marszu pamięci. Czyli ten list jest napisany i wręczony od nas wszystkich. Dziękujemy. Proszę Państwa, w ten oto sposób minął już czas nam zgromadzenia. Do zobaczenia w takim razie już niebawem, za kilka miesięcy, 11 listopada we Wrocławiu. Na tradycyjnym... Brawo! A wszystkich Państwa, którzy mają od Ruchu Społecznego PPK, Porozumienie Pokoleń Kresowych, transparenty, paneli, proszę tutaj je podnosić pod ścianę budynku. To samo znak uśnienia. Dziękuję wszystkim za przybycie, dziękuję za wytrwałość, dziękuję za kondycję. Wołyń! Wołyń! Pamiętamy! 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 Pamiętamy! Pan Antoni Dąbrowski, ale ja z tym rozmawiałem naprawdę.
Kiepsko gruntuje, no jest głowa. Laka ma, to jest wody niepomylone. Laka sobie ma, powoka jest dopalna. Głośniej, bo źle mikrofon zniekształca. Mikrofon zniekształca, głośniej trzeba mówić. Także proszę Państwa, proszę wygłosić tą formułkę, bo panowie policjanci, którzy nam powstawiali. I dziękujemy, brawa dla panów policjantów. I muszę wygłosić tą formułkę. Na pewno, brawa dla panów. Za obronę. To nie znaczy, że nie możemy jeść, to jest. Do zobaczenia we Wrocławiu i a gdzie jest Kasia w ogóle?